Cześć, witajcie. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania kolejną bitwę na STB1. Tym razem mamy mapę Perłowa Rzeka Dolnej Kap. Jeśli chodzi o losowanie tierowe, jest całkiem fajne, tylko kilka dziesiątek. XM daje nam 56% szans na wygraną. Jeśli chodzi o dychy, no to jest porównywalna ilość graczy ogarniętych, natomiast no mamy lepszą topkę, lepszy dół, jeśli chodzi o te 5-4-1 i te 49. Wybieram się na początku na starą mordownię. Postanowiłem, że tym razem medem pojadę tam, a nie tak jak kiedyś linią K i wyżej, ponieważ tam jest też spora tendencja do kampienia i dobrze ustawione jak Tiger i Waffle mogą mnie troszkę przyblokować. A tak spróbuję podjechać tu, zobaczyć co się dzieje. Jest i ósmy. Strzał w bok wieży. Teraz strzał ze zgęszeniem. Oczywiście miałem nadzieję, że uda się jeszcze zadać mu jakieś obrażenia. Niestety zobaczyłem, że tutaj WZ-ta dość agresywnie podjechała, dlatego wycofuję się na tą WZ-tkę. Jednocześnie widzę na mapie, że jest ósmy mnie goni. Dlatego podjeżdżam do przodu. Wykończenie WZ-y. Teraz zajmujemy się. Przestawiamy się na ISA 8. A w międzyczasie podjeżdżają nam na. Tutaj od tyłu chcą nas zaskoczyć Batchat i STB, więc trzeba się na nich przygotować. Staram się tak ustawić, żeby pokazywać tylko wieżę. Jest STB, dostaje strzał. Teraz niestety odbijam się. Nie chcę za bardzo się pokazywać. Kolejny strzał, tym razem w Bata. Teraz niestety sam przyjąłem od STB, ale nie wymieniłem się z nim, to był błąd z mojej strony. Teraz udaje mi się go przebić dolną płytę. 4 do 3, 200 na moim koncie. Jest i bat. Strzał i próba wycofania, żeby nie mógł na mnie wyjechać z magazynkiem. Teraz on chciał przebić ST1, popełnił błąd, co kosztowało go utratę życia. ST1 go bardzo dobrze wykończyła. Podjeżdżam teraz tutaj troszkę na środek, zobaczyć co się dzieje. Jest STB. Udaje się go skończyć. Teraz mamy bliżej Patona, który jest do nas tyłem. Żal tego nie wykorzystać. Przez chwilę chciałem zobaczyć, czy może bym był w stanie wykończyć tą T5-4. Niestety nie byłem. Kosztowało mnie to strzał od Patona i teraz jeszcze przyjęcie od boku od ISA 8. Ale kolejny czołg udało się wykończyć. Jest 4000 obrażeń na liczniku. Tam gdzieś był IS-8. Jest i zainteresowany. Teraz skupiamy. Niestety kalafior. Ale to nic. Reload jest dość szybki. Zostawiamy go. Jest strzał na T62. Udało się go tylko zgęsić. Ale w międzyczasie przyjął dwie buły od sojuszników. I również zakończył swój udział w bitwie. Teraz beztrosko sobie Lorka wyjeżdża. Ja tutaj chowam się za krzaczek. Kolejny strzał w Lorkę. I znowu. A teraz jak Tiger ją wykańcza. I tak oto wyjazd Lorki nic jej nie dał. Jedziemy dalej. Jest tutaj i wspominany wcześniej IS-8, który tam
we mnie trafił, ale został wykończony przez TP-4-1. 13 do 5, gigantyczna przewaga. Zostają dwa czołgi przeciwnika. Przyspieszymy może troszkę. Teraz E75 padł, zostaje tylko E3. Tutaj trzeba przejechać przez praktycznie pół mapy. Dojeżdżamy, nasi kapują bazę. W trybie normalnym, w normalnej prędkości. Jest E3. Strzał. Drugi strzał. Trzeci strzał. I udaje się wygrać. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitwę tą wpadła tylko odznaka drugiej klasy. Natomiast z medali jest High Caliber. Natomiast jeśli chodzi o obrażenia, udało się postrzelać aż 6863 punktów uszkodzeń, czyli wynik całkiem przyjemny, 3 fragi. W tej bitwie dało to tylko 1050 czystego expa. Pozostała, znaczy reszta drużyny postrzelała tak, a tu widzicie, ile obrażeń porobili przeciwnicy. Jeśli chodzi o dane szczegółowe, 23 strzały oddane, 22 trafione, 19 z penetracją, tak jak mówiłem, 6863 uszkodzenia, 1519 zadane na dystansie powyżej 300 metrów, 3 strzały przyjęte, 8 przeciwników uszkodzonych, przejechane 2,5 km, na czysto zarobione 38 tysięcy, a expa za tą bitwę tam z bonusami wpadło 3150. Dobra, to tyle jeśli chodzi o bitwę na STB. Dzięki za obejrzenie i zapraszam do kolejnych materiałów. Trzymajcie się, cześć.